jak wykorzystać najszczęśliwszy dzień naszego życia, czyli dzień bez szkoły. Na przykład można zrobić sobie bardzo pyszne śniadanie. Przygotowałem sobie bezkofeinową kawę i mleko do podgrzania. Będę robił kawę latte. Kiedy mleko nam już się spieniło, przelewamy je do ładnej, gładkiej szklanki. Do naszego mleka wkładamy lejek i wlewamy kawę. No jest jaka niedobra. Miejmy nadzieję, że reszta śniadania pójdzie mi lepiej. Co potrzebujemy do przygotowania reszty naszego pysznego śniadania? Dwa jajka, dwie łyżki mąki, mleko, olej kokosowy, może być oliwa lub olej, dżem pomarańczowo-dyniowy, który niedawno zrobiłem z tatą, oczywiście może być inny, ksylitol lub cukier. Może już niektórzy z Was zorientowali się, czym będzie nasze pyszne śniadanie. A jeśli jeszcze nie domyśliliście się, co to będzie, to powiem Wam, że będzie to piękny, puszysty omlet. Najpierw oddzielamy żółtka od białek. Teraz musimy ubić nasze białka. Białko już ubite, więc zabierzmy się za ucieranie żółtek z odrobiną cukru. Po ubiciu białek i utarciu żółtek można na patelnię dać troszeczkę oleju kokosowego. Mamy już białko, mleko i mąkę, więc dolewamy do niego utarte z cukrem żółtko. I dokładnie mieszamy. Ciasto wygląda już pięknie, więc możemy wlewać je na patelnię. Teraz nasz piękny omlet przykrywamy. Część, której najbardziej nie lubię, bo jest najtrudniejsza. Nie zawsze się udaje. Ojej, mój się troszkę przypalił. Nie wszystko musi być tak perfekcyjnie, jak u perfekcyjnej pani domu. Natomiast z drugiej strony jest idealne. Wykładamy na talerz. Smarujemy go odrobiną dżemu. Pysiu, proszę, znikaj na chwilę. Nakładamy ze 3 winogronka dla picu i spróbujemy, czy to się da zjeść. Teraz sprawdzimy, czy mój omlet jest jadalny. Całkiem niezły. Joko, mój testerze. Zapraszam. Smakowało.